Witam was bardzo serdecznie i dziś znów będziemy grali w Raymana. W Raymana 3. No i ostatnio zostaliśmy posłani do doktora. No i jesteśmy na takiej jakby dziwnej ścieżce. I tu mniej więcej biega o to, żebyśmy właśnie po tych paskach kolorowych się poruszali i próbowali nie spaść. Chociaż tu tak naprawdę nie tracimy życia. Po prostu po upadku gramy od pewnego momentu. Ale warto to zrobić w miarę sprawnie. I warto też zbierać te diamenty. To nie jest jedyna runda tego typu. Takich rund będziemy mieli... będą chyba trzy takie rundy, o ile się nie mylę. No i każda będzie jakoś tak zróżnicowana. I teraz tak, z tymi skokami naszej postaci jest tak, że ona, kiedy pojawia się przy krańcu jednej z tych linii, no to skacze sama. Aczkolwiek też możemy z czasem skakać. No tutaj akurat zrobiłem to dość niefartownie, z tego względu, że spadłem. No ale możemy też skakać o własnych siłach, co czasami się przydaje. Ale w większości przypadków lepiej używać... Znaczy po prostu nie używać skoku. To jest taka miła odskocznia od gry. Chociaż tamten świat Rada Rusałek nie był jakiś specjalnie trudny. Cholera, dobra, już wiem jak tam wskoczyć, żeby te diamenty zdobyć. Chyba wiem, tak mi się wydaje. I w tej części, w drugiej części tego let's playa pojawią nam się nowe rzeczy. To znaczy dwie nowe rzeczy, a właściwie... Znaczy tych rzeczy będzie więcej. Będziemy mieli dodatkowe puszki, o których też opowiem pokrótce. Ale będzie też rzecz, o której wam nie powiedziałem wcześniej, ponieważ o niej zapomniałem. Otóż nie wiem, czy zauważyliście, w niektórych momentach pierwszego Zagrajmy były takie niebieskie żaby. I one też nam dawały punkty, a w jaki sposób? Zobaczycie właśnie tutaj. Za jakiś czas. Co jest? Kto? Kto wyłączył tę fajną muzyczkę? Chyba niczego nie zepsułem. Muzyka? Gdzie jest muzyka? Cicho! Nie wyciągnijcie mnie stąd! Chce mi się pić! No dobra. Potrzebuję lekarza! Szybko! Więc tak, tu już będziemy mieli możliwość zdobycia, znaczy zniszczenia klatek. No i za klatki też dostajemy dodatkowe punkty i możliwość odblokowania bonusów. Okej, okay. Najpierw jednak Mrok Lumi. Tam już widzę pierwszą klatkę. Aj. Dobra, udało mi się. Były tylko dwa, więc spoko. Ogólnie na klawiszu X właśnie mamy możliwość patrzenia z perspektywy pierwszej osoby. I to się właśnie przydaje w uwalnianiu, znaczy w tych, właśnie w tych niebieskich żabach. Co do klatek? Klatki, no nie wszystkie klatki musimy obowiązkowo niszczyć. Natomiast są takie, bez których no nie przejdziemy dalej, ponieważ mają w sobie ważne itemy. Tym podobne rzeczy. Aha, tutaj nie wejdę, potrzebuję tornada. Tego całego świata nie będę przechodzić za jednym razem. Myślę, że tutaj przejdę tylko pierwsze trzy rundy. Chociaż cały ten świat aż taki trudny, znaczy taki długi nie jest w porównaniu z poprzednimi. Znaczy z poprzednim. Okej. Okay. No i w każdej klatce są Tinsiny. Dzięki, Lochaczu! Zobacz, co zakosiłem Mroklumom! Lecę, bo muszę policzyć dziury w szerze!
No i każdy Tenzin ucieka, ponieważ spieszy mu się do zrobienia bardzo ważnej rzeczy. Jak na przykład jeden bodajże nawet idzie na koncert ich troje, więc no widać ich troje ma sławę międzyświatową. Tam się taki tekst chyba pojawiał, z tego co wiem. Zresztą tutaj bardzo wiele będzie takich odniesień do różnych rzeczy z naszego świata. No dobra, idziemy do tego grzybka. No dobra, tutaj pewnie będą hodlumy, z tego co się orientuję. Mamy drzwi, czyli to nam sugeruje, że tych drzwi na razie nie mamy jak zniszczyć. Później się okaże, co tak naprawdę musimy zrobić, żeby je... żeby sobie otworzyć przejście. No i z tyłu... tuż za nami kolejne hodlumy. No, gdzie jest ten następny? A zresztą... ważne, że mamy klatkę, ale tamtego też pewnie będziemy musieli zabić. O, jest. Musimy się jakoś tak ustawić, bo te skrzynki nam zasłaniają drogę. No i mamy nową puszkę. Nowa puszka, nowy kolor puszki, czyli też nowa moc. Te przebieranki robią się żałosne. W ogóle nie spełniają roli. Ja od razu. Tak, tutaj Grobox będzie nas disował za nasze przebieranki. A ta moc zrobi tyle. Jest to po prostu silna pięść, która no, zadaje większe obrażenia. Jest w stanie niszczyć te drzwi. No i też potrafi. Co potrafi? Potrafi. Jeśli. Naprawdę zabić Brokluma za pierwszym razem, jeśli się dobrze zamachniemy. Z tym, że ta moc trwa bardzo, bardzo krótko, więc no z tymi, tych drzwi w normalny sposób nie da się rozwalić takim normalnym ciosem czerwoną rękawicą. Dobra, tu musimy spaść. Dajcie mi bić, albo pozatykam mu tętnicę! Stary, zrób coś! No i mamy kolejne obozowisko Brokloomów. Tu będzie ich już trochę więcej, tam było tylko czterech. Teraz się zastanawiam, gdzie te żaby można zobaczyć. Gdzieś pamiętam, że były. Ja szczerze mówiąc nie przywiązywałem do nich dużej uwagi. Nigdy. Okej. Jeden z głowy. Tego też załatwimy. A, jeszcze u góry są. No to jest już chyba ostatni, z którym walczymy. Tak, udało się. A, walka bardzo łatwa. A, w tym świecie będzie boss, z tego co się orientuję. W tym świecie będzie boss, ale no będzie to boss dość łatwy, zwłaszcza w drugiej fazie walki z nim. Okej, czy coś tutaj mamy takiego, co by nas mogło zainteresować? Nie, myślałem, że przez ten wodospad można przejść, że coś tam znajdę. Ale najwyraźniej nic tam nie ma. No i okej, teraz gdzie tutaj iść, żeby gdzieś dojść? Ja na tych ich obozowiskach zawsze się trochę gubię, bo oni tu mają różne tajemne przejścia, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne. A, może po tych skrzyniach?
Już się, Globox, bo cię wypatroszę! Idź! Tak, jest! No i dobra, i mamy taką jakby mini gierkę, która polega na tym, że musimy naciskać spację. Nie, chwila, na pewno. Tak, musimy naciskać spację, z tą różnicą, że tutaj będziemy mieli też właśnie ryby. Jeśli one nas dorwą, no to spadniemy. Minigierka strasznie krótka. I niezbyt skomplikowana. Znaczy, niekoniecznie musimy naciskać spację, możemy też naciskać skok. To daje mniej więcej taki sam efekt. No i dobra, pierwszy level mamy już za sobą. Teraz idziemy dalej. No i kolejne diamenciki do zdobycia. Tu już... tu powinna być ta żaba. Jak wspominałem, nie będę ich często zbierać, ale jeśli już je zobaczę, no to na pewno... postaram się pokazać wam, jak je odnaleźć. Okej, tu mamy taką jakby maszynę, podobną do ptaka. Nie wiem, po co ona jest. Ona nas chyba może zabić, z tego co się orientuję, ale... nie za bardzo wiem, czy to mi coś... czy ona mi jakoś... czy można ją zniszczyć, czy coś. Spróbujmy jakoś tak... z całej epy. Nie, to raczej nic nie daje. Dobra, czyli zajmujemy się strażnikami. Aj, ci jednak wolą uciekać. Dobra, jednego mniej. Teraz zajmę się tym. Dobra, drugiego już nie ma. A, tamten trzeci jest ranny. Zajmę się nim trochę później. No i tak. Co tutaj jeszcze jest? Chwileczkę, zaraz wracam. Dobra. Jestem znowu. Oj. Ale się zagapiłem. No tutaj jakoś mrokrumy mnie aż tak mocno bardzo nie widzą. Oj, będę musiał trochę tych czerwonych lunków zdobyć. Dobra, a gdzie jest... tu był jeszcze jakiś... hodlum do zabicia. A może mi się wydawało? To jest ta... nie, nie wydawało mi się. Dobra, to wszystko wyjdzie w planie, zobaczymy po drodze, jak to tam będzie. Na razie wiem tyle, że muszę trochę tych właśnie czerwonych lunków zdobyć. Może go jakoś znajdę, więc... a, tutaj u góry. A właściwie to nawet dwa są. Ale nie bardzo na razie mam ich jak pokonać. Czy wiem, że ten grzybek na pewno będę musiał podnieść, czy tam obniżyć. No więc właśnie idę to zrobić. Tutaj mamy drzwi, więc jak tylko zdobędę moc czerwonej rękawicy, to się tutaj cofnę. No dobra. Nie wiem, czy przed tym mogą się bronić, ale podejrzewam, że przed tą mocą konkretną akurat nie mają za bardzo jak się bronić. Ona ich zresztą pomniejsza. A, i też ten symbol dolara nad mroklumami oznacza, że one coś nam zostawią. Teraz to też zapomniałem o tym powiedzieć.
Okej, co prawda odblokowaliśmy tamte drzwi, ale z tego co pamiętam mamy jeszcze właśnie te drzwi, o których wspominałem parę minut temu i jeszcze mamy chyba jedne, chyba że to nie to miejsce. Ja cię w mordę, stary! Latam! Ale moc! I Globox nam tutaj zostawia jakąś bańkę. I ta bańka nam pozwoli szybciej dostać się do góry, w razie gdybyśmy chcieli stamtąd zejść, a na pewno będziemy chcieli stamtąd zejść, żeby odblokować jedne z tych tajemniczych drzwi. Okej, tu są pierwsze. Tylko świnie tutaj są dziwne. Muszę jeszcze zobaczyć, czy tutaj w ogóle warto się wracać, czy tutaj coś jeszcze jest poza tym. Pamiętam, że tu były właśnie... tutaj były trzy drzwi. A, jest tam u góry. Są u góry te drzwi. Dobra, może jednak pójdę tą dłuższą drogą, żeby zobaczyć, jak mam potem tam się tam iść. Okej, tam mamy czerwoną puszkę. No przy tamtych drzwiach naprawdę musimy się spieszyć. No bo wiadomo, no moc, ta moc, niech trwa wiecznie, trwa naprawdę krótko, więc już warto na starcie się, oj, teraz to już spieprzyłem sprawę, jeszcze raz, na starcie już warto zwiększyć siłę, przytrzymując klawisz ataku. No nie! Ja, jaka skucha. Dobra, jeszcze raz. Tym razem musi się udać. I za tymi drzwiami chyba jest klatka. To przynajmniej mi się wydaje. No dobra. Teraz trzeba dobrze opaść. No! Ja! Czemu ja nie mogę tam doskoczyć? O co chodzi? Co się dzieje? Co tu się wyprawia? Dobra, teraz już muszę po prostu to zrobić, bo jeśli to mi się nie uda, to idę dalej, żeby nie przedłużać. No, udało się. Mamy trzecią klatkę. I co dostaniemy? O, tak myślałem, że diamenty. Moce raczej dostajemy tylko wtedy, kiedy one są konieczne do przejścia rundy. Zwykle właśnie jednak dostajemy kryształy. A, wodospad. Pamiętam. Dość dobrze. Ten level. I teraz tak. Mamy drabinę, która nas zaprowadzi na dół. A, no i też na drabinie są kryształy. O tym też nie mówiłem, ale Rayman źle znosi upadek z dużych wysokości. Po prostu tracimy wtedy trochę energii. Żeby dojść dalej, nie ma opcji nie ma opcji, żeby nie wejść tutaj na właśnie tę górną półkę.
No, kolejne tinsiny uwolnione. No i mamy niebieską puszkę. I co ona nam tutaj da? Będzie nowa moc. Moc sideł. Możemy teraz używać właśnie sideł. I one są o tyle dobre, że potrafią też razić prądem i pozwalają nam chwytać się tych metalowych lumków, tych obręczy. A i mroklumy, no nie za bardzo mają możliwość ich obronienia się przed nimi. Pomijając już sam fakt, że te sidła no, dosyć długo trzymają. To jest chyba moc, która ma najdłuższe działanie. Nie pamiętam jak w dwójce... w dwójce oczywiście tych rękawic wszystkich nie było, więc... nie potrzebowaliśmy ich, żeby się chwytać tych obręczy, ale one też się pojawiały. Obręcze też potrafią razić prądem, jeśli już się... Znaczy obręcze, sidła, jeśli już się uchwycą jakiegoś przeciwnika, no to można go jeszcze dobić tym prądem. Patrzę jeszcze, czy czegoś tutaj nie ma, a właśnie. Są kolejne kryształy. Ogólnie sprawa z tymi niebieskimi żabami polega na tym, że właśnie musimy przejść w tryb pierwszoosobowy. Czyli musimy wcisnąć X. I wtedy... No i musimy na nią spojrzeć. Te żaby nam odmachają i zostawią nam tam bodaj... Ileś punktów, już nie pamiętam dokładnie ile. Dobra, teraz ten. No i dobra, teraz powinna być gdzieś tutaj być czerwona rękawica. Tam już widzę hodlumy, które na nas czekają. Może najpierw zbiorę trochę bonusów. Aj. No dobra, w sumie nie musicie przejmować się tym, że tam są zamknięte drzwi. Z tego względu, że tylko, znaczy za każdym razem, kiedy uderzycie jakiegoś hodluma, one się otwierają. Najlepsze jest to, że one też się wzajemnie zabijają, czyli tutaj mieliśmy ułatwione zadanie. No i tu założę się, że tinsiny nam zostawią właśnie czerwoną rękawicę. No, tak jak myślałem. Nie wiem też, chyba są dwa rodzaje czerwonej rękawicy, już nie pamiętam, ale podejrzewam, że tak właśnie jest. A dobra. I z tego co tu widzę, zanim moja rękawica zostanie użyta na te wrota, muszę jeszcze zabić parę mroklumów. Okej, cofamy się. I znowu bierzemy te rękawice. Tu akurat droga, chociaż jest dość długa, to jednak nie mamy żadnych pułapek. Możemy spokojnie sobie tamtędy przejść. Ja tylko się cofnę, bo tutaj widzę dwa lumsy. Czyżby to był już koniec tego levelu? Chwila, to... Przejdę dobrze. Idę chyba dobrze. A, już wiem, co tutaj trzeba zrobić. Ty to ale jesteś!
Ciesz się widokiem! Oddychaj! Stań i wąchaj kwiatki! Jak wezmę ten... Zapewne, jeśli graliście w dwójkę, pamiętacie te jagody. One w trójce nie pojawiają się tak często. To jest właściwie bardzo banalna zagadka. No i okej, kończyliśmy kolejny level. Jeszcze zagramy w jeden. Tam też się nam chyba pojawi nowa rękawica. Ogólnie tych rękawic jest 5. Mam jeszcze pomarańczową i żółtą. Żółta nam się pojawi dopiero w następnym świecie. O, znowu jakiś mrokrum. Ten hodlum nam zostawił niespodziankę. Nową rękawicę. Rakietnicę. Tak to mniej więcej nazywam. No i tutaj naszym zadaniem jest ten. Uderzenie w te cele. Kiedy uderzymy w 3, one nam uduchomią. Przestaniesz się wreszcie wygłupiać? Możemy już. Uduchomią włączniki i będziemy mogli przejść. Ale najpierw jeszcze, póki pamiętam. Właśnie. Tutaj mamy taki bonus. To jest właściwie. To się liczy właściwie jako ukryte przejście. Możemy swobodnie sobie tutaj wejść i zabrać te kryształy. Rakieta jest dobra na Mrok Dumy, zabija je od razu, ale no nie pozwala naszemu bohaterowi się poruszać w żaden sposób. Brawo! Tak trzymać! Jesteś ten beściak! Możemy już iść? No i też rakieta nie może za daleko się poruszać. Wtedy tracimy nad nią kontrolę. Oj. No, nareszcie. Możemy już. Trochę się zeszło. Wejść. Tu widzicie, te hodlumy tutaj akurat używają trochę innej amunicji. Spróbuję jeszcze tam podlecieć. Może mi się uda go trafić. No, udało się. O właśnie, przy użyciu tej rękawicy na pewno lepiej mi się uda zebrać te kryształy, bo będę nabijać sobie combo. Ale zaraz, ona tutaj bez przyczyny nie została umieszczona. Czyli pewnie gdzieś tutaj się kryje jakieś przejście. A może i nie? Nie, tutaj akurat ta rękawica nie otwierała żadnego przejścia. No i pojawia nam się nowy Mrokrum. Mrokrum, który rzuca w nas wybuchowymi miksturami. Nie traktujcie go jak bossa, bo on ewidentnie nim nie jest. Natomiast nie da się go akurat w tym przypadku zabić w jakiś konwencjonalny sposób. Dobra. Tutaj mamy tę roślinkę, zaraz do niej podejdę. Najpierw zabiję ich. Znaczy, nie da się go zabić z tego względu, że on stoi na najwyższej kondygnacji, tam na tym murze i nie ma w ogóle żadnego miejsca, w którym moglibyśmy go... którego moglibyśmy w niego trafić. O, jeszcze jeden. Chwila, na jakim tutaj się... Dajcie mi flaszkę soku ze ślimek! ...biło trucht. Okej, już wiem. Oj, niedobrze. Bardzo niedobrze. No, skakuj. No i dobra, zdobyliśmy ją. I teraz tak naprawdę... chyba przelecimy nad tym murem. Tutaj nam się pojawią nowe hodlumy.
No, dźwignia. Po cóż ona tu jest? A, otwiera bramę, czyli właściwie ułatwiamy sobie drogę, ale ten nasz boss, znaczy ten nasz przeciwnik nadal tutaj żeruje gdzieś. No i ma tych swoich pomagierów. No właśnie. Teraz, żeby go pokonać, musimy odnaleźć pomarańczową puszkę i strzelić w niego rakietą. To w zupełności wystarczy, chociaż na początku może sprawiać problem. No ta puszka jest dość dobrze ukryta. Najpierw poszukam jakichś tam bonusów czy czegoś w tym rodzaju. Znaczy jest dobrze ukryta. Musimy znaleźć Mrokluma, który ją posiada. To był akurat ten, którego przed chwilą pokonałem. No i już się go pozbyliśmy. Z tym bąbelkiem to mi się trochę pomyliło, bo on się pojawia akurat tutaj, w tym momencie. Przedtem Grobox po prostu latał. To nam pozwoli dostać się nieco wyżej. Dobra, a jak tam wejść? To jest dobre pytanie. Aj! Nie zauważyłem tej roślinki, mi przepadła. O, a o tym to nawet nie wiedziałem. Chwila, co tu jest? Co tu jest i jak to zdobyć? O, kolejna klatka. Jakoś niewyraźnie się czuję. Chętnie bym pogadał, ale muszę spadać. No i mamy szansę na zasilenie naszej skarbonki z punktami. Wiecie, chyba zakończę ten let's play na tej rundzie, chociaż... Tak szczerze mówiąc... A bo dobra, w sumie jeszcze jeden level mogę zagrać. Nie pamiętam dokładnie, jaki to będzie. Zresztą na razie ten jeszcze się nam nie kończy, bo jeszcze jesteśmy w tej głównej kwaterze ich. Będzie tu jeszcze trochę elementów zręcznościowych, trochę walki. Dobra, najpierw pozbądźmy się tego tutaj, żeby nam nie przeszkadzał. Znowu mamy problem z drzwiami. Tym razem tutaj będzie bieg długodystansowy. Zanim tam wejdę, oczywiście spróbuję te drzwi otworzyć. A tu jeszcze po bokach mamy bonusy, więc też chciałbym je zebrać. Dobra, tam jeszcze mamy. Klatka. A jak ją mam... Jak ja mam ten... jak mam uwolnić więźnia w środku? To jest jakaś szpara, czy coś w tym rodzaju. Spróbujmy.
spróbujmy, może się uda, a może tutaj też będę musiał... A, już chyba się domyślam, co tu trzeba zrobić. Najpierw chyba muszę jednak iść do góry i tam... Tam będzie przejście. Na razie nikt mnie nie widzi. Okej, dźwignia się od... została aktywowana. Powalczymy z mroklumami. No dalej. No i mamy go z głowy. Teraz tylko pozostaje pytanie, gdzie tutaj są te... gdzie jest ta puszka, ale chyba się domyślam, powinna być w tamtym miejscu, które się otworzyło. A teraz już pamiętam dokładnie. Tutaj ten... przemiły Tinsin nam właśnie zostawi puszkę. Więc już właśnie nie wiem, tu jest filmik znowu z tymi czerwonymi rękawicami. I teraz się zastanawiam, czy to jest... Czy to są jakieś inne rękawice, czy coś? Czy to jest ta sama moc? Trudno stwierdzić. Okej, kolejna klatka. I oni nam chyba też dadzą puszkę. Właśnie. No dobra, i co tym razem nam tutaj? Znowu puszka? Znowu puszka. Jeszcze raz się cofnę, bo już wiem, gdzie mam iść. No i dobrze. Tu już chyba mamy koniec misji. Dobra, już wiem, co tu będzie. Tu będzie boss i... No właśnie. Boss, rzecz jasna, będzie się kojarzyć z walką, a walka będzie dość ciekawa. Nie będziemy tu mieli za dużo rzeczy do zbierania i za dużo przeciwników. Tylko właśnie ten boss będzie takim głównym przeciwnikiem. Okej, więc będzie to Mroklum w takiej jakby maszynie. I teraz jego zabicie będzie się wiązało z naciśnięciem tych przycisków. Ten, który się świeci, rzecz jasna, jest tym aktywnym. Musimy je... musimy wcisnąć wszystkie trzy. Wtedy nam się pojawi rakieta. Ale jak widzicie, nasz przeciwnik może sobie tę puszkę zniszczyć. Dlatego musimy go odciągnąć tak, żeby nie mógł, żeby był jak najdalej od środka. No i kiedy już celujemy, to celujemy oczywiście w niego. W tego tutaj... Cholera, nie udało się. Dobra, jeszcze raz. No dalej, chodź tutaj. Trzy razy musimy go uderzyć. Trzy razy. No, udało się. Silny ten Mroklum. Chyba, że ta maszyna ma jakieś życie, daje czy coś w tym rodzaju.
Dobra, kolejny raz postaram się go uderzyć. No i się udało. Teraz trzecia faza będzie trudniejsza, ponieważ nam się pojawią mroklumy na guzikach, ale tylko na pierwszych trzech, które wciśniemy. Także jeśli ta akcja mi się nie uda, to potem hodlumów już nie będzie na tych przyciskach. No nie! Aj! Dobrze to sobie wykombinował. Jak widzicie, teraz normalnie wciskam te guziki, nikt się nie pojawia. Mogę spokojnie sobie tutaj je wciskać, z tym, że właśnie on jest bardziej wyczulony na to, że ja tu jestem. I teraz najlepsza rzecz. Kiedy pokonaliśmy już tego hodluma, sami wsiadamy do maszyny i teraz mamy... Nie ukrywam, że najciekawszy element tej rundy. Mianowicie będziemy zabijać złe mroklumy. No i właściwie one nam nic nie mogą zrobić. Możemy na nie możemy skakać, miażdżyć je, one do nas strzelają, ale nigdy jeszcze się nie zdarzyło, żeby mnie trafiły. Bo prawdopodobnie w ogóle nie mogą trafić. Na dole mamy pasek, ile nam ich tam jeszcze zostało. Zostało ich dosyć sporo. No i ten komentator. Boże, co za akcja! Przydałby się tutaj Jacek Gmok ze swoją rozpiską. No już więcej niż połowa. No gdzie są kolejni? O, już tutaj nadchodzą. Jeszcze tak z czterech, bądź pięciu, będzie koniec. Tak jest! Piękna akcja, skarbie! Tak jest! Piękna akcja, skarbie! Dobra, i teraz kierujemy się do wyjścia, które jest tutaj. Hej, stary, widziałeś? Prawie wcale się nie bałem. Jasne! Umało, co nie narobiłeś w majty! Idziemy do domeny doktorka. No i dobra, jeszcze zagram w jeden level, bo to będzie bardzo krótki level, wizyta u doktora. Obejrzymy sobie też filmik. No i myślę, że na tym zakończymy cały ten świat. Aha, i u każdego doktora, musicie to wiedzieć, jest jakieś ukryte przejście. A może o tym zaraz powiem. Najpierw pozbędę się tutaj przeciwników. Dobra, jeszcze jeden został chyba u góry. No i drzwi do doktora nam się otworzyły. Szybko, Rayman, ratuj! Czy jest to na sali lekarz? No dobra, ale jak wspominałem, mamy tutaj ukryte przejście i właściwie u każdego doktora jest jakieś ukryte przejście. I teraz, czy ja dobrze je zapamiętałem? To jest główna rzecz, o którą warto się zapytać. No więc, tutaj ukryte przejście jest właśnie w tym miejscu. Warto użyć helikoptera Raymana, żeby się tam dostać.
tego względu, że no jest to dość spora wysokość. No i dobra. No i wchodzimy do środka. Proszę, proszę, proszę. Co my tu mamy? Można? Ach, widzę, że połknąłeś czarnego kudrzaka. Musimy sięgnąć po dość drastyczne metody. Obawiam się, że jest gorzej niż sądziłem. Widzisz, pasożyt przeniknął przez trzustkę i zagnieździł się w żołądku. Będziesz musiał skonsultować to z gastrologiem. Znam świetnego specjalistę, który mieszka w krainie żywych trupów. No to lecę, muszę umyć narzędzia. No i pierwszy nasz doktorek to był taki typowy doktor Mengele. Ale będziemy mieli jeszcze jednego. I znowu mamy ten etap. Z tą różnicą, że właśnie zagram w niego już w następnej części. A póki co się z wami żegnam. I do następnego zagrajmy.